Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. I dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i pokażę wam, co na tym Magu się pozmieniało. Dlatego, że dostaliście odcinek prawie godzinny w piątek, gdzie tam przebieraliśmy się, klikaliśmy lochy, wszystko to na zmianę i wbiliśmy tam chyba, to wam zaspoileruję, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, około 40 leveli. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, to możecie sobie na tamten odcinek wbić. Natomiast no wiadomo, weekend epicki trwał do wczoraj, czyli do niedzieli. No i ja wczoraj jeszcze się tutaj troszeczkę poprzebierałem, poogarniałem już sobie runki i takie inne rzeczy. No i też tych leveli trochę wbiłem, około 15, o ile się nie mylę. Także w tym momencie nasza postać wygląda tak. Popokazuję wam te lochy, dlatego że już tutaj napoczęliśmy sobie 13 piętro. Także no trochę rzeczy porobiliśmy. Także te lożki myślę, że będą ciekawe do obejrzenia. Oprócz tego, jak sami widzicie po tytule, zrobimy sobie taką konfrontację, takie może porównanie z innymi youtuberami. Dlatego że dość dużo youtuberów gra na tym serwerze. Jak widzicie, są różne levele, jest 220, jest nawet pierwszy, ktoś w ogóle nawet nie zaczął. W każdym razie pododawałem tutaj wszystkich youtuberów do właśnie friendlisty i sobie porównamy, jak tutaj innym idzie, zobaczymy, jak to po prostu wygląda. Na wstępie tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie subskrybować z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. O tym kciuku pamiętajcie, to najważniejsze, teraz chodzicie w dół, klikacie, wiadomo. No i jeszcze dzisiaj o godzinie 18 najprawdopodobniej, jeżeli mi nic nie wypadnie, będzie live'ik na Twitchu, więc zapraszam. Dostaliśmy już unbana w sobotę, także w tym tygodniu można powiedzieć, że prawie codziennie, chyba oprócz piątku, bo w piątek wychodzę i nie będzie mnie wieczorem w domu. Prawdopodobnie codziennie o godzinie 18 będziemy się odpalać właśnie na Twitchu, będą jakieś tam streamki, także dzisiaj zapraszam, godzina 18 Twitch i jeszcze Discord w przypiętym komentarzu i opisie również są linki i do tego Twitcha i do Discorda, tam też możecie wbić, zapraszam serdecznie. I od razu jeszcze tutaj dodam, że ten odcinek, gdzie takie można powiedzieć, powiedzmy, porównanie z innymi youtuberami, zainspirowałem się troszeczkę Paulem Terrą, czyli takim niemieckim youtuberem, dlatego że on coś takiego nagrał, stwierdziłem, że to w sumie jest spoko, dlatego że no wiecie, już serwer ma ponad tydzień, już był weekend epicki w ten weekend, więc co się miało wydarzyć, to się wydarzyło, także teraz będziemy mogli sobie po prostu porównać, zobaczyć, jak tam komu idzie, no nie? Dobra, więc tak, może na wstępie, co tu się pozmieniało? Aurę trójeczkę możemy już zdobyć, plus 17 mamy nawet jakąś klatę, więc w zasadzie moglibyśmy ją podmienić, ale to może później. Na razie tutaj czapeczkę sobie damy do kibelka kolejną, mamy dużo tych epików, nakupowałem, żeby były właśnie na zapas. I teraz tak, to jest dla wojownika, ale to jest raczej bardzo słabe dokładnie, więc sobie po prostu wymienimy. I okej, tak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą toaletę. Runki was mogą ciekawić. Póki co idzie nam dość fajnie, dlatego że nie miałem jeszcze żadnej klepsydry, więc dlatego też tych run nie mam jakoś tam bardzo dużo, bo zazwyczaj już w sumie większość miało przynajmniej jedną klepsydrę siedmiodniową. Natomiast my tutaj póki co żadnej klepsydry mieć nie mieliśmy, dlatego też... O, tu mogę do 50? Nie, nie mogę, ale dobra, mniejsza z tym. Dlatego też tych run nie ma jakoś tam wcale bardzo dużo, ale za to mamy już bardzo dużo ulepszeń, dlatego że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli już mamy 9 ulepszeń, jak widzicie, kupiec za niecałe 2 godzinki, więc no liczę, że też będzie to ulepszenie. Bardzo chcę szybko, powiedzmy, dostać te ulepszenia wszystkie, chyba jak każdy, później jeszcze platynki, mieć tą arenę w końcu z głowy, potem już sobie tylko kupać skipy za 25 grzybów co 20 godzin i po prostu sobie to powoli ulepszać, dlatego że teraz każde ulepszenie kosztuje 200 grzybów, więc no to wcale nie jest taka tania sprawa. No ale co, no arenka jest bardzo ważna, no i niestety jak chce się w miarę szybko rozwinąć, no to tą arenkę musimy rozwijać, więc tak to po prostu wygląda. No i co tutaj więcej, jeżeli chodzi o naszą postać, no to tak, no wiadomo, nową broń sobie znalazłem, nie jakiś tam wybitny rozrzucik, ale niezły, no i z runą przede wszystkim. Runki na punkty życia sobie ogarnąłem, póki co po 1% nam dają, więc zaledwie 8%, ale lepsze to niż nic. No i mamy już stojak i mamy również eku na tutaj awkę. Póki co jest to 8% punktów, w sumie to możemy wrzucić na to. O, twój stojak, nawet nie wiedziałem, że jest takie osiągnięcie, szczerze mówiąc, jakbym wiedział, to już bym to dawno zrobił. Ale okej, faktem jest taki, że mamy póki co 8% PD. Z tego co wiem, od 10 chyba bilionów run pojawiają się już itemki na 2%, więc sobie zmienimy tutaj, no wiadomo, 5 itemków po 2% to już będzie komplet. No i zaczniemy jakieś powoli na goldzika tutaj sobie, no, te itemki gromadzić, nie? Więc powoli to nasze eku na awkę się będzie tutaj, można powiedzieć, rozwijać i zapełniać. No póki co się skupiam na tym PD, ja zazwyczaj się skupiałem na goldzie, ale chyba lepiej te 10% PD dostać więcej w tym momencie niż tego golda. Tego golda na tym levelu i tak jakoś tam bardzo dużo nie ma, więc zresztą dużo graczy takich, można powiedzieć, o wiele lepszych ode mnie preferuje właśnie PD zamiast golda, więc stwierdziłem, że i my tak zrobimy. Dobra.
Co tutaj więcej? No tutaj to w zasadzie nic ciekawego. Pupilki. Pupilki Was mogą ciekawić. W tym momencie wygląda to tak. Ja tu szybko przelecę. Kto chce, to sobie może ogarnąć. No i co? No ziemię mamy chyba najsłabszą. Chociaż nie. Tu widzę, że ziemia jest troszeczkę lepsza od mroku. No ale generalnie dwa żywioły, które są dla nas najważniejsze, no to są niestety najsłabsze. Dlatego, że no co? No standardowo, jak co serwer. Siorp, czyli no w sensie mrok, czyli HP i tutaj ziemia, czyli inteligencja dla nas. No dwa najsłabsze żywioły. To już jest chyba norma, ale no co zrobić. Natomiast no wygląda to tak. Dzisiaj sobie musimy złapać tego pajałonka, ale to dopiero po 18. Tutaj sobie musimy złapać jeszcze, poczekajcie, tego ziomeczka, ale to za godzinkę, jak mi się warta skończy, bo to jest w letnie dni. I będziemy musieli jeszcze sobie złapać tutaj w wodzie delfina. To jest w poniedziałek za dnia, ale to mam wartę do jeszcze na niecałą godzinkę, dlatego że nam się skończy wyprawa w gildii. No i wiadomo, będziemy mieć więcej tutaj procent do awki, to zawsze tam jakieś lepsze misje. Poszukam sobie tych dwóch petów, no i tutaj tego trzeciego dzisiaj w nocy. Natomiast jutro będę musiał złapać tutaj tego lawopluja, ale to tam wieczorem, i tego ślimuna, ale to również wieczorem, bo widzę, że obydwa są w nocy. Także no pupilki w tym momencie wyglądają tak. Dobra, co tutaj dalej? A twierdza, twierdza Was może ciekawić. Twierdza bardzo, bardzo dobrze mi idzie, jak widzicie. Surek mam no bardzo dużo. Dużo też robię ataków tutaj. O, tu akurat ktoś zabudowany, no ale trudno. To tam nic strasznego. W sumie to możemy w jakąś kontrę wejść, jeżeli tutaj jakąś mamy. Chociaż o, tu mnie ktoś widzę, że tego ziomeczka chyba kojarzę. No właśnie, tak myślałem, że on coś tam daje, ale bardzo często mi się trafiają ludzie, którzy mi dają po 10 tysięcy drewna, nawet 13-14, więc jak widzicie, surek mam dużo, mogę praktycznie od razu kolejną twierdzę stawiać i od razu też salkę budować, no wiadomo, na bieżąco, nie? Jak mi się zbuduje 11 twierdza, to 11 salkę wrzucam i od razu kolejną twierdzę buduję, więc no to jest na pewno duży plusik. Natomiast jeżeli chodzi o podziemia, no to w tym momencie wyglądają tak, serce 9, traktor 8. Teraz w ogóle w ten weekend będzie weekend golda oraz weekend tutaj właśnie dusz z duszami, więc ten traktor mi na pewno do tego weekendu stanie na poziom 9, więc to też jest jak najbardziej git. Także na pewno te paczuszki jakieś fajne będą leciały. No i tu kopalnia złota 9, wrota 9, przygodomat 5, także no tak to wygląda. Trener 7, co Was też może ciekawić. No ale ten trener jest wiadomo jak dla maga, zresztą dla każdej postaci, no ale mag tutaj tymi krytami operuje, no to jest można powiedzieć dość istotny. Dobra, czyli co? Gildia. Gildia w tym momencie wygląda tak, jak widzicie, no fajnych bardzo, na fajnym poziomie bardzo mamy rycerzy. Z tego co wiem, wczoraj mieliśmy nawet top 1 na serwerze tych rycerzy, więc tutaj z salkami ładnie ciśniemy. Jak widzicie, już bardzo dużo dziesiątek, mało kto ma jeszcze dziewiątkę. Nawet tu jakieś jedenastki widzę, że się pojawiają. Także no to jest bardzo, bardzo w porządku. No i co? No i lecimy sobie wyprawy. W tym momencie 136%, średni mamy prawie 160, chyba jesteśmy top 3 na serwerze w tym momencie, w sensie wiadomo, no to ciężko tak określić, ale mimo wszystko chyba top 3 serwera pod względem średniego poziomu mamy. Jeżeli chodzi o gildie, to tutaj no nie pokażę Wam za bardzo, no gildie, które się wyróżniają, to jest na pewno tak, na pewno to jest Crit Happens, na pewno to jest Dreamland i na pewno to jest Hollywood, to są takie trzy gildie, które się najbardziej wyróżniają. Dobrze powiedziałem, Crit Happens, Hollywood i Dreamland, chociaż jeszcze tutaj, poczekajcie, jeszcze ktoś był chyba, ale aha, jeszcze właśnie Holz Foller Hute, nie wiem, bo to jest niemiecka nazwa, czy dobrze przeczytałem, ale oni też się wyróżniają tutaj, jeżeli chodzi o poziom średni, chociaż jak widzicie 162, natomiast tutaj poczekajcie, Hollywood sobie weźmiemy, jaki oni mają, 202, no właśnie, Hollywood ma chyba top 1 pod względem średniego, a Crit Happens ma tutaj 187, no i Dreamland jeszcze sobie spójrzmy, jaki oni mają, 157, ok, czyli mają jeden mniejszy od nas, czyli no pod względem średniego wychodzi na to, że nawet chyba jesteśmy, a nie, top 4, tak, bo ta gildia, już się pomieszałem, ta gildia Paula Terry chyba miała większy, no dokładnie, no to top 4 jesteśmy, no ale tutaj walka jest zacięta, bardzo dużo, no zobaczcie, wejdziemy sobie na top 30 graczy i zobaczcie, ile tu jest gildii, tu jakaś węgierska, z tego co wiem, Dreamland, to jakaś chyba międzynarodowa, Spectrum, no to my raczej Polska, Hollywood, to jest chyba też międzynarodowa, Crit Happens tak samo międzynarodowa, Projekt Alpha jakiś, to ta niemiecka, no jest bardzo dużo gildii, przeważnie jak startuje serwer, to mija kilka dni i już jedna gildia dominuje, tak naprawdę w top 30 jest cały top 30 jest zalany właśnie tą gildią, więc no widzicie, że
tutaj, jeżeli chodzi o te walki gildyjne, no to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawie, co mnie cieszy, nie? Bo ten serwer, no jednak ma duży potencjał. Także, no tak wygląda nasza gildia w skrócie. No i co? No i tyle w zasadzie. Tutaj mamy nasze kółeczko 2.0 już i chyba nic więcej do pokazania wam nie mam. Aha, jeszcze nie mam lustra. Jeszcze mi jednego kawałka brakuje. Wczoraj niestety żaden mi nie poleciał zawki. Może dzisiaj się uda, no bo jednak to też jest dość uciążliwe. Dobra, tu już możemy sobie na 50 kolejny budynek wrzucić, no ale tu powoli się rozwijamy, więc w sensie no to ma rękę, także no tak to wygląda i tyle, także okej, teraz możemy sobie przejść do tego porównania z innymi youtuberami i tutaj jeszcze takie zaznaczę, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o tych youtuberów, to tak, jest jedna osoba, która ma awatar, ale ja tutaj biorę stricte youtuberów, dlatego, że jest taka osoba jak Zerafim, tutaj dokładnie, on też ma awatar, z tym, że on nie jest żadnym youtuberem, ani nic takiego, on jest po prostu, on ma ten awatar, po prostu wygrał, był tam jakimś konkurs chyba na serwerze niemieckim i on najszybciej wbił 300 poziom, czy coś takiego, no i wygrał ten awatar, więc dlatego on go ma, a ja tutaj dodaję tylko i wyłącznie osoby, które są youtuberami, więc jakby no wiadomo, żeby się tak w miarę na równi porównywać, nie? Między nami. Więc też dlatego jego nie dodaję, bo ktoś tam, dużo osób myśli w ogóle, że jak ktoś ma awatar, to na pewno jest youtuberem i tak dalej, więc no tak to nie działa. Ale okej, lecimy. Aha, jeszcze jedna rzecz, tu w sumie powinienem powiedzieć na początku. Kacper 550, nie wiem czy tam Kacperek 550, chyba ty masz taki nick. Wiem, że już napisałeś pewnie, bo to już w sumie 10 minuta, 11 komentarz. Tak, będą odcinki z innych klas postaci, z lochów legendarnych. Został nam jeszcze wojownik, łowca i chyba... I co nam zostało? Już nie pamiętam, kurde, wojownik, łowca i co my tu jeszcze mamy? Poczekajcie, nagrałem z Berserka i z Paladyna, aha i druid, dokładnie i druid, więc tak będą z tych trzech, prawdopodobnie w tym tygodniu nagram to i wrzucę, z tym, że no teraz mam fajny pomysł na odcinek i myślę, że sporo się pozmieniało, więc dlatego też sobie po prostu to nagram, jutro będzie prawdopodobnie druid, w środę może będzie wojownik albo łowca i potem w czwartek będzie tam, załóżmy, no jeżeli w środę będzie wojownik, to w czwartek łowca i tak dalej, więc spokojnie będzie to, nie ma pośpiechu. Okej, jeszcze może zanim przejdziemy do tych, to wam pokazuję te gildie. W sensie te gildie, te lochy, które nam tam popadały. W tym momencie tak, garbaty zombie nam padł. To jest w ogóle pierwszy portal do piekieł. To też było wczoraj, także udało nam się go pokonać. No wiadomo, zostało nam mało procent. Też w sumie byłem zły, że nie udało nam się go pokonać od razu, tylko tam musieliśmy 2 dni na niego zmarnować. No ale udało się w tym... A nie, to był drugi, okej. Czyli teraz mamy trzeci portal. No i te portale teraz to myślę, że będą szły bardzo szybko, biorąc pod uwagę, że no to EQ mamy aktualnie na swój level i dość mocne. Ja tu też sobie poulepszałem razy 2 itemki, więc no po prostu tak to wygląda. Także garbaty zombie nam wczoraj padł. No i teraz tak, licho piekielne. Pierwszy przeciwnik w 13 piętrze, wojownik. No na nim wiadomo, Magusiem się dość mocno zablokowałem, no ale tutaj po przebraniu, po wymianie jeszcze paru kamyków, bo kamyki też wymieniałem, udało się to licho piekielne pokonać. Ledwo, bo ledwo jak widzicie, no ale siadło nam, wiadomo, expa daje dużo, tam te 13 piętra na początku do nawet po 3 levele dawały. Tu jakaś klata nam wyleciała na wszystkie cechy, więc tak to po prostu wyglądało. No i tutaj mamy kolejnego, to jest Dymik Majciarz. Aha, nie zapisałem w ogóle drugiego maga, z tego co widzę. Drugi to był mag i padł nam praktycznie od razu po tym pierwszym wojowniku, ale widzę, że go nie mam tutaj zapisanego, nie mam pojęcia czemu. I zobaczcie, tutaj prawie, tu jaki w ogóle fart, 3000 HP i tu same krytyki mu ładowaliśmy, więc to nie było takie proste. Co ciekawe, na niego miałem chyba w kalkulatorze 0,40%, a wydałem na niego gdzieś z 50 grzybów, więc w miarę szybko padł. W każdym razie, no jak widzicie, same kryty mu tu ładowaliśmy na początku, ale to również nie było takie proste i 3000 HP nam zostało, więc no ledwo, ledwo. No i teraz mamy kołka Van Helsinga. Na niego zużyliśmy chyba troszeczkę więcej grzybów i procent mieliśmy też więcej. W każdym razie no to mag, więc też jakoś tam bardzo nie musieliśmy się spinać. No i udało się go pokonać, także nieźle. No i tyle, nie? Z takich ciekawszych lochów to tyle. I co tutaj jeszcze się pozmieniało, no to w zasadzie chyba nic ciekawego tak naprawdę. Nie zapisałem wam tego maga drugiego, nie wiem, gdzieś mi to musiało umknąć, zniknąć, zapomniałem o tym. I jeżeli chodzi o takie rzeczy jak tutaj jakieś lochy w strefie mroku, no to wygląda to tak. Tornadko mamy 169, wieżę mamy 44. I jeżeli chodzi o nasze pachołki, no to skipowałem trochę gemów, żeby tutaj sobie ubrać. Jak widzicie, duże gemy mi już dają po 350. Tu głównie te inteligencje muszę powymieniać, bo jeszcze mam dość stare. Tu dzisiaj mi wyleciało
w ogóle z rana 350 inteligencja, to wrzuciłem do broni oczywiście, no ale tak jak mówię, jeżeli chodzi tutaj o naszych pachołków, to tak, ostatnio standardowo jak to ja, jak nagrywam taki odcinek, jeszcze nagrywam sam bez nikogo, to wiadomo, że tu się muszę skupić na gadaniu z wami, tutaj skupić, żeby dobrze to rozegrać i tak dalej, no i niestety jeden błąd popełniony, o którym pisaliście mi, Kunegunda nie miała żadnej broni, co też w sumie wpłynęło, potem jej dorzuciłem tą broń, jeszcze poklikałem, dużej to różnicy nie zrobiło, od razu wam powiem, natomiast no ja bardzo liczyłem, że tutaj jakaś broń mi wypadnie z wieży, czy to z tej strefy mroku tutaj, no ale niestety żadna nie wypadła. I biłem w sumie te lochy bez tutaj bez broni na Kunegundzie, co było w sumie no błędem, wiadomo, lepiej tu nawet zwykłą jakąś jej wrzucić i później to zrobiłem, no i troszkę tam tych lochów jeszcze popchnąłem, w każdym razie no już teraz nam wyleciała jakaś broń po prostu na trzy cechy dla zwiadowcy, więc już jej tu ubraliśmy, tu Maguś, no kamyków nie ma za dużo, dlatego że wiadomo, wszystkie lepsze kamyki biorę dla siebie, no i tutaj Barbar wygląda tak, no wiadomo, teraz im muszę koniecznie tych kamyków tutaj podropić, teraz to no po 9 godzin nam się dropi jeden kamyk tutaj na kwaterze w dziesiątkach, więc jakby nie idzie to wcale jakoś tam bardzo, bardzo sprawnie, no ale trudno, nie? Powolutku ich tutaj będziemy ubierać i dalej za jakiś czas znowu nagram z tego maga, jakieś lożki tam pociśniemy, więc no tutaj takie też sprostowanie. I jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o top 1 magów, bo to też wam nie pokazałem, trochę tak chaotycznie, ale okej, no to tutaj Warki, Yuri i Grigson, to są magowie, którzy są najmocniejsi w tym momencie. O, Warki tutaj widzicie ma również EQ na awkę plus 1%, tylko ciekaw jestem, czy on teraz robi awkę, jak jeszcze pewnie na pewno zrobimy jakąś wyprawę dzisiaj i na pewno jeszcze mu te tam 2% z gildii dojdzie, no ale mniejsza z tym. No i Yuri Gurikson, Yurika możecie kojarzyć z tego, że on jest to jest ten top 1 wojownik na serwerze pierwszym międzynarodowym, gdzie ja nawet nagrywałem na niego temat odcinek i on tam jest top 1, tak wiecie, by far, że on tam ma chyba z 500 tysięcy czci przewagi. Więc tutaj mocni zawodnicy, kto tutaj jeszcze jest z magów? Jest jeszcze Natsu, 235 level. Jest Zeda, tu w ogóle Polak 229, jesteśmy my, także no tutaj mówię, no tutaj tych dwóch magów tak naprawdę, Warki i ten Yurik, idą tutaj zdecydowanie najmocniej, więc no z nimi będzie ciężko, ale można powiedzieć, że w miarę im dorównujemy, też tutaj jakoś grzybów, no okej, no grzybów trochę poszło, nie będę was oszukiwał, bo szczerze mówiąc pierwszy raz wystartowałem tak na grubo i to wam mogę zdradzić, że prawie dwa koła wydałem na tą postać do tej pory, a minęło półtora tygodnia od startu serwera, więc no jakby troszeczkę tutaj wydałem, no ale no co, no tak to wygląda po prostu. Dobra, lecimy. I teraz tak, youtuberzy. Co tutaj z tymi youtuberami ciekawego? IPR to jest, z tego co wiem, youtuber francuski. Ja tu może trochę przechylę mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać, bo patrzę w prawą stronę. No i IPR wbił 220 level, jak widzicie. Więc no tutaj IPR zdecydowanie bardzo fajnie pocisnął również. Tu widzę, że itemki poulepszał sobie razy 3 wszystkie, tu coś razy 2 ma. Także tak to wygląda. Kamyczków chyba jeszcze nie zmieniał, bo ma kamyczki po 200, już mu pewnie dropią po 300+. Także kamyków nie ma wymienionych. Podstawy tutaj, o, podstawy ma strasznie. Strasznie mało ma, widzę, postaw, w sensie no zręczności ma tyle co my inteligencji, plus mi nawet tak samo w sumie, ale tutaj HP my mamy 1510, on ma 1250, więc tutaj jeżeli chodzi o podstawy, no to zdecydowanie odstaje. Tutaj też ma boki po 700, o, on tu w ogóle boków też nie dawał, kurde, ciekawy styl gry, nie powiem, natomiast tutaj klasera tak samo, prawie 75%, gdzie my mamy 78, więc no można powiedzieć, że no IPR tutaj zdecydowanie klikał mocno enter, no bo tym łowcom wiadomo, że te lochy w miarę szybko padają, no a tutaj jeżeli chodzi o statystyki, no to już nie jest tak kolorowo. Lecimy dalej, Bloody, z Bloody się tu nie będziemy porównywać, no bo leveli, wiadomo, duża różnica leveli, więc no tutaj wiadomo, że statystyki będą słabsze i tak dalej, no ale Bloody tutaj sobie gra na spokojnie, jest nawet u nas z gildii, więc tak wygląda, 132 level berkiem, 61% klasera, no ale Bloody wiadomo, jego styl gry jest taki, że po prostu on sobie gra for fun, wchodzi poklikać i tak dalej, a i tak ten level nie jest u niego najgorszy, więc można powiedzieć, że git. Lecimy dalej. Dalukard z tego co widzę grał owcom, no i pograł chyba z 2 dni maksymalnie, 23% klasera wbił, więc no tutaj no można powiedzieć, że nie ma za bardzo co oceniać, bo po prostu po 2 dniach mu się znudziła gra, więc tak to wygląda. Dorzer, wojownik, niemiecki youtuber, bardzo, bardzo w porządku człowiek, dlatego że strasznie fajne filmiki nagrywa o tam wszystkich newsach i tak dalej, tylko tu widzę, że no gemiki ma, chociaż on ma 152 level, to też nie ma co porównywać, no ale tutaj gemy ma jakie ma,
152 level wojownikiem, chyba mógł zagrać lepiej, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy Paula Terre, który wojownikiem wbił 220 poziom, ale to do niego zaraz przejdziemy, także no chyba mógł zagrać lepiej, ale mimo wszystko nie ma tragedii, więc tak po prostu wygląda jego postać i w ogóle jego awatar mi się strasznie podoba. Nie wiem, co jest z tymi awatarami, ja już chyba mówiłem, ale te awatary, które powstały na rzecz W50 nowe, czyli no tu w sumie bardzo dużo ich jest, coś mają innego w sobie, w sensie takim, że rysowane są może tak samo jak inne, natomiast jeżeli chodzi o tutaj pokolorowanie, to wydaje mi się, że jest jakaś różnica, dlatego że no tak jakby inne jakieś kolory, troszeczkę to inaczej wygląda, nie? W porównaniu na przykład, nie wiem, Gilmag ma awatar, można powiedzieć, takiej starej daty, powiedzmy, bo on ten awatar ma już naprawdę od długiego czasu. No i zobaczcie, że tutaj z tym pokolorowaniem troszeczkę jest tu inaczej, nie? Tutaj na przykład też jest ten nowy. Coś się zmieniło w tych awatarach, ale nie wiem, dobra, mniejsza z tym. Także no Dorzer wygląda w taki sposób. 72% klasera, więc w sumie ładnie dość. Early Boy, nie mam pojęcia, kto to jest. Dalukar też nie wiem, kto to jest swoją drogą. Nie wiem, czy to jest, chyba to jest niemiecki youtuber, ale nie mam pewności. Dorzer oczywiście niemiecki. Early Boy, nie mam pojęcia, nie kojarzę go w ogóle. W każdym razie no on tutaj zaczął z pierwszym levelem gildii jakąś miał, no ale nawet nie wystartował, więc nie wiem, czy mu coś wypadło, czy coś, że nie mógł akurat w ten dzień, po prostu sobie dał spokój, nie mam totalnie pojęcia. W każdym razie, no on tutaj, tak jak mówię, nie wystartował. Fifko gra magiem, też gra u nas, to jest kolega Gilmaka, youtuber z Czech. No i co? No i u niego 134 level, więc też się za bardzo nie będziemy z nami porównywać. W każdym razie, no też tutaj sobie klika for fun i jakoś mu tam idzie, więc jak najbardziej jest to ok. Dalej, mamy Gaming Guides.de, czyli chyba youtuber, jak sama nazwa wskazuje, niemiecki, i z tego co wiem, on tutaj razem z Mozone'em sobie streamuje na Twitchu właśnie dla Shakes'a, czyli to są dwie osoby, które prowadzą te Twitch Show, Shakes and Fidget Show, czy no jak to się tam nazywa, które tam są właśnie na Twitchu na ich kanale, no i oni we dwójkę to prowadzą, więc no tutaj tak wygląda jego postać. 123 level magiem. Także no też powolutku idzie, biorąc pod uwagę, że grają bardzo podobnie, a tutaj Mozone wbił 220, nie? Wiadomo, że on gra berserkiem, więc jakby nie ma tutaj totalnie porównania, bo magiem jest o wiele ciężej z tymi lochami, no ale mimo wszystko zobaczcie, że jakby no ten, kurczę, coś odstaje, nie? Coś odstaje ten Gaming Guide, czy tam Guide, mniejsza z tym, w każdym razie no tak to po prostu wygląda. I teraz Gilmak 155 poziom, także też dużo tutaj się zatrzymuje na tym 130, 150, nie wiem czemu. W każdym razie, no jak widzicie, tutaj u niego tak to wygląda, też się nie będziemy porównywać, też gra u nas, też gra for fun, jakoś tam powolutku mu idzie. Lecimy dalej, Kartas, nie mam pojęcia. Gilmak to jest czeski youtuber, oczywiście. Kartas, nie mam pojęcia, kim on jest. W każdym razie no tu jest jakimś streamerem, na to wychodzi i tak dalej. W każdym razie, no nie wiem skąd, nie mam pojęcia, więc nie będę się na tym skupiał. No ale 175 level zwiadowcą, więc on już tutaj się powolutku zbliża do poziomu 200. No i tu widzimy, że statystyki ma takie i tak dalej, więc no po prostu tak to wygląda. MacManus, chyba youtuber niemiecki, w każdym razie no też pograł chyba tylko i wyłącznie w pierwszy dzień, no i niestety odpuścił, więc już tutaj raczej na jego koncie się nic nie zadzieje. Mozone, czyli kolejny youtuber, który wbił bardzo blisko level do nas, więc też ładnie mu tutaj poszło, co prawda berserkiem, ale i tak jest git, no i możemy się tu porównać. No statystyki ma słabsze o 200 podstaw, więc tutaj jakby 1350 około, no a my tutaj mamy, sami widzieliście jakie. Kamyki z tego co widzę również nie ma wymienionych, więc tutaj o, tu nawet jeden za 140 mu został, drugi 140, o kurde, to on ma aż tutaj trzy stare kamyki, to są jeszcze bodajże kamyki z pierwszego levela kopalni, a i tak wbił 220 level, jak widzicie, no ale to jest berserk, no za bardzo nie trzeba używać mózgu, wystarczy entera używać, oczywiście bez obrazy dla kolegi, bo to jakby no taka klasa postaci, jak ja bym grał berserkiem na tym serwerze, to podejrzewam, że już bym gdzieś pod 200, może nawet 50 podchodził, jakbym wydał tyle co na tego maga, to może już by była szansa pod 250 podchodzić, dlatego że no berserkiem wiadomo jak ta gra wygląda. W każdym razie no tutaj jego postać tak, no i boczki wyglądają tak, szczęścia ma tyle, w sensie boczki, główne statystyki, boczki tak, szczęścia ma tyle, więc po prostu tak ta jego postać wygląda. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy kto tutaj nam jeszcze został. Nexe 333,
Dużo osób go może kojarzyć, bo to jest polski youtuber. 150 level, z tego co wiem, jest nowy w tej gierce, za bardzo nie ogarnia, więc i tak mu w miarę tu idzie, można powiedzieć. 150 właśnie, tak jak mówię, level, no i tutaj wiadomo, statystyk nie będziemy bardzo porównywać do siebie. W każdym razie on tutaj ma jakąś swoją gildię. No i bardzo ładny awatar też swoją drogą, nie? Te awatary takie niestandardowe, wiadomo, większość awatarów to jest odwzorowanie twarzy tutaj youtubera, natomiast on nie pokazuje twarzy i się skupia na takim... To jest chyba piesek, nie? Na takim właśnie piesku, powiedzmy, więc no bardzo, bardzo mi się podoba, strasznie ładnie to jest zrobione. No i dobra, Paul Terra, który jest niemieckim youtuberem. No i co? Co tutaj u niego? Jeżeli chodzi o podstawy, to głównej ma prawie tyle co my, natomiast HP ma tutaj o wiele mniej, w sensie no nie o wiele, no tam 150, no ale plus minus. Boczki ma z tego co widzę takie, no i tutaj szczęścia ma tyle, czyli szczęścia ma więcej od nas, no ale za to HP ma mniej, także tak to po prostu u niego wygląda. 220 level, wojownik, więc to jest strasznie ładny wynik z tego co widzę, strasznie mu tutaj to wszystko fajnie wyszło, dlatego że tu widzimy, że też gemiki ma, oj, tu ma w rękawicach gemik jeszcze stary, kurde, jak oni z tymi starymi gemami jeszcze jakoś to cisną, to ja nie mam pojęcia, naprawdę, bo tutaj wiadomo, ja tutaj tymi gemami sobie nadrobiłem, żeby te lochy jakoś pocisnąć dalej, a oni tutaj jeszcze mają niektórzy, zobaczcie, no to jest, wydaje mi się, że z pierwszego levela kopalni, bo nawet 200 nie przebił, no a tutaj tak to wygląda, w każdym razie, no wojownikiem 220 level, również bardzo, bardzo ładny wynik. Lecimy dalej, Zakreble, polski youtuber, nie muszę chyba nikomu przedstawiać, wojownik 130 level, no generalnie tak to po prostu wygląda. Także myślę, że nie ma co tutaj się rozwodzić. No i dalej, Zebo, czyli kolejny polski youtuber, gra sobie tutaj Magusiem, no i prawie 200 poziom, więc też nieźle mu tu idzie. Boczki ma takie, inteligencji ma 1200, tu ma 1000 w podstawie, 700 w podstawie w szczęście, także no już tutaj się zbliża do 200, ale też się nie będziemy porównywać, no bo, no wiadomo, jak mają tam ten 220 plus, no to już to w miarę podobnie szliśmy, natomiast jeżeli mają troszeczkę niższy, no to nie ma sensu. W każdym razie, no też mu tutaj w miarę idzie. No i ostatni youtuber SombeHD, czyli youtuber węgierski, o ile się nie mylę, chyba węgierski. W każdym razie, no jak widzicie, tutaj ma berserkiem 223 level, więc również mu bardzo ładnie poszło. Tutaj Mushroom Spade ma 24 tysiące z tego co widzę, także chyba plus minus gdzieś tyle, ile my wydaliśmy. W każdym razie, no zobaczcie, że o, on tutaj w ogóle, kurde, ile on tu ma gemów starych. Jeżeli by sobie te gemy wymienił, to by strasznie poleciał. Dużo ma tych gemy stare, nie wiem. Ja tutaj się starałem mieć wszystko w miarę aktualne. No te skipy dużo kosztują, bo to za każdego gema jest około 50 grzybów. Jeszcze wiadomo, przy szczęściu niektórych, w tym naszym, no to te gemy możemy kopać i kopać w nieskończoność i jeszcze nie ubierzemy się w 100%. W każdym razie, no on tutaj tym berserkiem ma tak, i jeżeli chodzi o statystyki, to ma 1500 i 1300, więc tutaj inteligencji ma plus minus tyle, co, w sensie siły ma tyle mniej więcej, co my inteligencji, tutaj ma 1372 HP, mamy troszkę więcej, boczki 410, szczęścia ma, o kurde, ale on tu za to szczęścia dowalił 1303, no to jakby tego szczęścia miał tyle, co my, to raczej by miał lepsze statystyki od nas, ale tego szczęścia bardzo tu poleciał, nie mam pojęcia czemu, no ale może mu się, no w sumie teraz już ma spokój, już nie musi tego szczęścia praktycznie w ogóle wrzucać. W każdym razie, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o niego. Więc tyle z tych youtuberów, tyle tutaj było. Także takie można powiedzieć porównanko, tak tu nasza postać wygląda. No teraz wiadomo, troszeczkę zwalniamy tutaj, będę sobie łapał powolutku te pety, może za parę dni znowu jakiś odcinek nagram, gdzie coś tam tych leveli powbijam, zobaczymy jak to wyjdzie. Tu widzę, że nas atakował, no może byś troszkę nam tam dał, więc okej. Także po prostu tak to wygląda w tym momencie i chyba to wszystko. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, bo dzisiaj, jeżeli mi nic nie wypadnie, powtarzam, o godzinie 18 będzie live'ik pierwszy po banie i chyba wszystko. I jeszcze na Discorda możecie wbijać, wszystkie linki są w opisie, w przypiętym komentarzu, także zapraszam serdecznie. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!